Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marian Czoł z tej strony, kłaniam się. Zapewne większość z Was ma taki debiut, przeciwko któremu nie lubi grać. Coś Wam tam nie leży po prostu. Ja tak miałem przeciwko Francuzowi w wariancie zamkniętym. Już pokazuję, jak to mniej więcej jest ustawione, 4-6. Nie lubiłem zamykać, znaczy swojego czasu bardzo lubiłem ten wariant, ale dostawałem po prostu wory, dostawałem w łeb. Mówię, co jest grane, coś tutaj nie gra. I przestałem to grać na jakiś czas, później wróciłem do tematu, mówię, muszę mieć jakieś braki tutaj w teorii, skoro tak jest kiepsko. No i okazało się, że mam. Ogólnie to jest dosyć wredny wariant, ze względu na to, że idzie C5, C3, skoczek do gry, skoczek i hetman B6. I ten hetman bardzo dobrze tutaj stoi. On nie pozwala się nam rozwijać, gońcem nie możemy wejść do gry, bo spada B2, tym samym hetman dociska tutaj na D4. No i jest kilka podejść do tematu. Goniec C2, goniec D3, A3 to są popularne ruchy. Bić raczej nigdy nie chcemy. Osłabiamy wtedy pionka centralnego. Ja polecam wariant z goniec D3. To daje możliwości, szczególnie na niższych poziomach gry, na niższych rankingach, zostawić pułapkę, no bo tutaj czarny może uznać, że trzykrotnie atakuje, dwukrotnie broniony punkt na D4. O, to słabość, o ten punkt tak naprawdę strategicznie się głównie tutaj rozchodzi i może to wybić do spodu, co za tym idzie, może walnąć skoczkiem, co nie będzie dobre, bo wchodzi goniec B5, check. I atak jest z odsłony na hetmana. Kumaci gracze oczywiście będą bili tutaj na D4, tylko że teraz zagrają goniec D7, już nie ma ataku z szachem, więc tutaj wisi. Nie polecam wariantu typu goniec C2, ze względu na to, że skoczek idzie po tego gońca, no nie stoi to zbyt dobrze. Ja nie lubię tych pozycji, bo tutaj czarny ma bardzo fajny rozwój, przejął kontrolę nad tymi dwoma liniami, goniec może zrobić karierę na B5, ten klaustrofobiczny, często we Francuzie, a tutaj już będzie rozegrany, kolejny goniec się świetnie czuje, skoczek E7 i ta pozycja jest naprawdę niezła dla czarnych. Nie polecam też odejścia gońcem na E2, no bo czemu mielibyśmy zechcieć teraz odejść gońcem, ktoś zapyta, ze względu na to, żeby hetman ponownie bronił D4. Goniec E2 będzie rezygnował z tej diagonali, co za tym idzie skoczek przez E7 albo H6, będzie chciał przyjść na F5, kolejna figura, która będzie dociskała słaby punkt D4 i o ten punkt D4 tutaj się głównie rozchodzi. Ja miałem z tym problem, ja często traciłem tego pionka, mówię, nie no, to ja pierdzielę ten wariant. Ale okazuje się, że w tym miejscu można zrobić roszadę. I zgambitować, oddać tego pionka na D4, ale intencjonalnie, co za tym idzie, mieć fajny plan gry, mieć jakąś rekompensatę swojego rodzaju za poświęcony materiał. Hetman E2, broniący na B2, czyli hetman E2, wieża D1, goniec E3, skoczek C3, być może w tym sznycie się ustawić, mając fajny rozwój, rozegrano parę gońców i czując się nieźle. Najlepszym ruchem w tym momencie, moi drodzy, po hetman bije D4, będzie właśnie, znaczy najlepszym, takim głównym skoczek C3 i tu najlepszą optymalną kontynuacją jest A6. Być może wasz oponent nie dotarł nigdy tutaj i nie wie, że A6 należy zagrać, żeby przytrzymać pole B5. Jeżeli rywal po skoczek C3 pokusiłby się w tym momencie o pionka, dużo osób wam wybije, no to powiem wam szczerze, wieża 1 jest trudna pozycja czarnymi, no bo jeżeli hetman uznałby teraz, no dobra, odchodzę na C7, nie blokuję wieży, wszystko gra i buczy, no to dostajesz strzał na D5, jest związanie, odbić nie można. No właśnie, i co tu grać? Na jakiś hetman A5 wydawałoby się, odchodzimy z podbicia i teraz wchodzi potężne, wieża bije 6. Goniec bije 6, goniec B5, check. Bić nie można, bo to jest zaciągnięcie hetmana na widełki. Prawdopodobnie król D8, ale stoi to, moi drodzy, pod naszym hetmanem. Nawet A4 po biciu jest mat w 4, więc można tutaj pozamiatać rywala dosyć szybko. Oczywiście nie musi odchodzić na C7, może iść na przykład na D6, blokując troszeczkę gońca, ale w tym wypadku skoczek B5 będzie bardzo potężny. Każde odejście hetmana wiąże się z jakimiś problemami. No tutaj prawdopodobnie goniec strzeli, wybijemy z szaszkiem, nie ma zasłony, trzeba się zderoszować. Król D8, jesteśmy bez dwóch pionków, ale wedle mojej opinii mamy dużą rekompensatę. Rozegrana para gońców, otwarte linie, linia C w pełni, linia D w połowie i E, więc jest duża rekompa. Oczywiście on nie musi wybijać tego pionka, ale jeszcze jedna linia, w momencie kiedy by wybił, to optymalnie jest hetman B8 zagrać, chociaż to ustawia wszystkie figury na 8 rzędzie prawdopodobnie i tak czy siak możemy wybić na D5 i mamy tutaj stratę tylko pionka, a
pozycja jest bardzo aktywna. Oczywiście kumaci nie wezmą tego pionka, już kolejnego, mówią bez przesady, A6 jest najlepszym ruchem, żeby przytrzymać pole B5. Niemniej jednak partia może dalej trwać i nie jest powiedziane, że my tutaj stoimy jakoś gorzej. Jesteśmy fakt faktem bez piona, ale mamy aktywność. Hetman E2 robiący miejsce dla wieży na D1, skoczek na E7, wieża wchodzi do gry i hetman źle stoi. Hetman prawdopodobnie w tym momencie na B6 mógłby zechcieć odejść, ale teraz mamy Benz. Goniec E3. No znowu jest tempo na hetmana, on tutaj musi kilka razy zrobić ruch F4, gdyż wisiało nam centrum, skoczek C6, jakiś goniec F2, bo grożą widły. Jeżeli idziecie w tę linię, no to miejcie na uwadze fakt, że dużo taktyki będzie, więc jeżeli czujecie się dobrze w taktyce, to spoko, jeżeli jesteście tutaj lebiegami taktycznymi, no to może niekoniecznie chcecie iść w gambitowanie centralnego pionka i ostre gierki, jakieś goniec C7, wieża AC, wygląda to naprawdę zacnie. Więc gambitowanie pionka na D4 może być jakąś opcją, może być jakimś narzędziem do walki przeciwko zamkniętemu Francuzowi, co daje Wam możliwości fajnej, aktywnej gry, wedle mojej opinii. Jest jeszcze wersja innego gambitu tutaj, który polecam, a mianowicie goniec D3, i teraz po strzale, który jest bardzo logicznym ruchem, tak jak mówiłem, nie bijemy i nie gambitujemy tego w tej kolejności, tylko robimy roszadę right away, teraz, w ruchu siódmym. No i znowu jest ciekawie, bo o co chodzi? No teraz bardzo chcemy, żeby rywal nam pobił na C3 i to ogólnie rzecz biorąc będzie się działo często. Załóżmy skoczek z G na E7, goniec E3, zapraszamy hetmana do wzięcia na B2. Bicie na B2, no to jest koniec partii. Jeżeli wiecie, co jest grane, skoczek B5. Ajajaj, grożą tutaj, moi drodzy, widełki. Król prawdopodobnie D7, wieża B1. Oddajemy pionka na A2, nie liczymy tu materiału. Chodzi o to, że możemy tego hetmana po prostu łatwo upolować. Wpadamy sobie na F7. Nawet jeśli będzie zainteresowany wzięciem na E5, no to wieża A1 i okazuje się, że hetman może być stracony. Jeszcze hetman może iść na B2, zgodzę się, tylko goniec D4. I okazuje się, że prawdopodobnie trzeba po prostu oddać hetmana, pozycja jest wygrana. Więc hetman B2 bić nie może, zatruty pionek, to jest naprawdę zatruty pionek, nie taki, wiecie, w cudzysłowie. Tylko hetman musi odejść, prawdopodobnie na D8 najprędzej, ale to jest znowu dla nas możliwość łapania aktywności z kosztem piona. Kosztem piona. Goniec B5. Bardzo fajnie rozwinięta figura, dodatkowo poprawiona ze związaniem skoczka. No, mógłby się hetman rozwiązać, ale to jest kolejne tempo hetmanem. Wieża 1, wieża AC, skoczek B5 szukający swoich szans na D6. Wygląda to naprawdę, naprawdę przyjemnie, więc w tej wersji też możemy próbować oddać piona. Oczywiście po roszadzie on nie musi bić na C3, tylko w tym wypadku mógłby zagrać goniec D7, żeby... No po prostu wyprowadzać figury, żeby nie było już jakichś tam sztuczek związanych z goniec B5 szach. No ale co? My wtedy możemy sobie zbić po strzale. To już było. Przechodzimy tak naprawdę, no taka transpozycja swojego rodzaju. Skoczek C3, hetman E2, wieża na D1, goniec E3, wieża AC i jest fajnie, jest przyjemnie, powiedzmy sobie szczerze, więc... Skoro jest problem z tą słabością, tym pionkiem na D4 często, to może by tego pionka oddać intencjonalnie i mieć za to jakąś rekompensatę w postaci aktywności, fajnej, ofensywnej gry. Ofensywnej, no powiedzmy. Warto mieć to na uwadze, weźcie to sobie do repertuaru. Darmowe szkolenia u Mariana z debiutów. Darmowe, kurde balans. O tym Francuzie ogólnie nie będę mówił, bo tam jest masa innych linii. Tam nie trzeba grać gońcem na D3, tam może na przykład zagrać sobie A3, żeby przygotować B4, chociaż wtedy jest taki wariant C4 dosyć nieprzyjemny, kiedy tutaj klina ustawiają na B3 czarne. Jest wariant goniec E2 od razu tak naprawdę. Tam później te motywy ze skoczkiem na F5, chociaż po skoczek H6 warto mieć na uwadze, że po strzale najpierw będzie strzał na B2, skoczek BD2 i dopiero później. Później czarny odbił. O tym już mówiłem niejednokrotnie, więc nie będę wracał, ale dzisiaj o tym gambicie troszeczkę porozmawialiśmy sobie, o tym gambitowaniu piona D4. To jest dosyć ciekawa sprawa. Życzę powodzenia, kłaniam się nisko i pozdrawiam serdecznie.